Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pytanie, co czyni Pan Jezus jako nasz orędownik? Co czyni Pan Jezus jako orędownik? Odpowiadając na to pytanie, musimy oczywiście zwrócić się do Słowa Bożego. Jako orędownik Pan Jezus pozostaje do naszej dyspozycji, gdy zgrzeszymy. Zbawiony chrześcijanin, wierzący chrześcijanin, wierzący Panu Jezusowi, nie ma potrzeby grzeszenia. Nie musiałby zgrzeszyć, lecz niestety istnieje możliwość, że to zrobi. I pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset, uczy nas następująco. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Czyli wyraźnie widzimy, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I to jest, tak jak Słowo Boże mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Sprawiedliwością Królestwa Bożego jest osobiście Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus jest sprawiedliwy. On jest tym, który w sposób doskonały nadaje się do tego, aby wziąć w swoje ręce naszą biedę grzechu. Gdyż On jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy jest Pan Jezus. To jest właśnie sprawiedliwość się po prostu objawiła w doskonały sposób Panu Jezusie Chrystusie. Bogu niech będą dzięki, że On nie tylko działa w naszym imieniu, gdy wyznamy nasz grzech, ale również przejmuje inicjatywę z chwilą, gdy tylko zgrzeszymy. Takiego przyszło nam mieć mediatora w niebie. Zatem była to odpowiedź na pytanie, które brzmi, co czyni Pan Jezus jako orędownik? Pan Jezus jako orędownik realizuje to, co jest napisane w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. W każdej chwili możesz wezwać Pana Jezusa Chrystusa na pomoc, ale nawet jeśli by tego nie było, to On i tak się wstawia za Tobą, jeśli jesteś zbawiony. Bo jeśli jesteś zbawiony, jesteś raz na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Słowa Bożego.